Oszczędności Polaków przyrastają w dosyć solidnym tempie. W zeszłym roku to było około 1,6 miliarda złotych przeznaczonych na inwestycje w trzecim filarze. Wpłynęło do tego typu rozwiązań 250 milionów złotych. Z jednej strony to dużo, z drugiej strony to mało. Wydaje nam się, że Polacy jednak, pomimo tego, że się dosyć zmobilizowali do tego, żeby z tych rozwiązań korzystać, to nadal korzystają z nich w niewielkiej skali. Wydaje się, że potrzeba jakiegoś konkretnego impulsu, żeby Polaków zachęcić. No oczywiście ten impuls musi być trochę taki rozproszony, z jednej strony iść od państwa, a z drugiej strony sami powinniśmy się faktycznie zastanowić, jaka ta nasza emerytura w przyszłości będzie, no i zacząć na nią oszczędzać. Na przykład państwo mogłoby wspomóc oszczędzających tym, żeby wprowadzić takie rozwiązanie, które pozwoli od wszystkich inwestycji, które dostaną, powiedzmy sobie, plakietkę na emeryturę, odliczyć podatek Belki albo znieść podatek Belki. Wtedy wtedy nie ma takiej bariery w postaci nie wiem, jaki produkt wybrać, bank oferuje to, towarzystwo oferuje to, jeszcze ktoś oferuje coś innego, tylko idę gdziekolwiek, wszystko to, co chcę zaoszczędzić, wpłacam na swoją emeryturę i to się równa brak podatku Belki.